Zgrupowanie wiernych, nie wiem czy zauważyliście, ale sami mężczyźni i ja jedna tylko, nie wiem gdzie się podziały kobiety. No nie no, chłop mi uciekł, zostawił mnie. Jestem w szoku. To tylko my na tej wizycie wyszliśmy na minusie? Chciałaś weekend youtubera? My się z wami witamy w nowym dniu. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj. Siema. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj i powiem wam, że miła niespodzianka, bo jedyne proste miejsce było tak, stanęliśmy sobie przed sąsiadami. Tutaj są nie do zajechania, tutaj są znajomi nie do zajechania, a tutaj są nasi znajomi, czyli wilczkowe podróże. Więc jesteśmy w jednej kupie znajomych i znajomych. Znajomych. Tylko mamy problem, bo tak zastanawiamy się, w którym kamperze zmieścimy tyle osób, ale jakoś może się upchamy. Ja wiem, w którym. Ten, który ma największy barek. Jak tu przyjechaliśmy, nie było nawet grama śniegu, a tymczasem napadało nam kopa. Zrobiło się biało. Wczoraj tak nie było. Pytanie za 100 punktów do wszystkich. Czy na webastop postojowym można jeździć? My wyczytaliśmy właśnie wczorajszego dnia, że tak, że bez problemu, jeśli macie wydech ukierunkowany nie pod jazdę, tylko z jazdą. Nie pod prąd, tylko z prądem. I jeżeli wydech macie ukierunkowany z kierunkiem jazdy, nie pod prąd, tylko z prądem. I jeżeli zaciąg powietrza też nie jest w takim miejscu, żeby go można było tym pędem powietrza zdławić. Bo wczoraj właśnie siedzieliśmy wieczorem z kampera, było 0 stopni. Elektrycznie podgrzaliśmy tam do 2, do 3, później odpaliśmy webastą, no i w pewnym momencie jechaliśmy z tym webastą, bo jednak ta przestrzeń mieszkalna była słabo zagrzana. A jak dojechać na miejsce, to już było cieplutko. No. Obecnie po nocy na webastę jest 23 stopnie, a noc jest, jak widać, śniegiem przysypało. Zgrupowanie wiernych, nie wiem czy zauważyliście, ale sami mężczyźni i ja jedna tylko, nie wiem gdzie się podziały kobiety. Malują się. A, malują się, to ja jestem ta jedna, co się albo za wcześnie wymalowała, albo się wcale nie maluje. Zimno jest jak piernik. Dzieci nasze, ledwo co wyszliśmy z kampera, już krzyczą mamo, tato. Na pokładzie mamy jeszcze takiego pieska. O! Zrobimy tak, będzie lepiej jakoś medialnie może. Miejsce średnie. Bardzo nierówne. Tutaj większość się zastanawia, jak wyjedziemy. Chyba takiego problemu na bliźniakach nie mamy, żeby się zastanawiać, bo zawsze jakoś do przodu pcha. Chyba, że to hancza i się zakopiemy po stelaż, ale tak to nie jest źle. Idzie do przodu. Postoimy trochę, bo nie mamy tak naprawdę kampera takiego wielkiego, żeby się zmieścić wszyscy. Jest 8 dorosłych plus 3, 3, 6, 7, 8, 9 dzieci. Matko, jeden pies. Szybka relacja z przebiegu akcji. Wszyscy się zbieramy. Znaleźliśmy inne, fajniejsze miejsce. Postanowiliśmy zmienić miejscówkę, bo tutaj jednak jest strasznie krzywo. Poza tym miało być fajnie, miało być miejsca do siedzenia takie altanki, a te altanki trzeba do nich przejść kawał drogi. Szymonek ma katar, więc staramy się go nie wypuszczać z kampera. A Zuzia w sumie też zaczęła chyba... O! Dziś nakameruję wam youtubera w akcji. Na kucka, jakie tu poświęcenie od strony nie do zajechania. Niczym ja na tych ścieżkach robiąca zdjęcie. No, my to sobie bez problemu poradziliśmy. Śmig, śmig, nabęd na tył, bliźniak z tyłu. Śnieg na mnie strażny, tak jak w Zakopanem. No nie no, chłop mi uciekł, zostawił mnie. Jestem w szoku. Jak on tak mógł zrobić? Ale ślisko, patrzcie. Lodówka. Delikatne zakopanie kołami, ale daje radę, wyjechał. Bezproblemowo. O, i jedziemy dalej. Tutaj nasz... Trzeba by taką deseczkę, żeby było ładnie stegowane. Można by to zastosować.
zostawić na zimę już na stałe, tylko tu otwierać. Zrobić suwak. No powiem wam, że droga konkretna. Jedziemy sobie środkiem lasu, taka jakaś chyba szutrowa bardziej niż asfaltowa, chociaż pod tym śniegiem to nie za bardzo widać. Jak się którejś zakopie, tak już Umba Fatima, zostajemy tutaj do wiosny. Do wiosny. Zobaczcie, jakie poświęcenie. Ela tutaj z ręką wystawioną przed kampera. Jest dobrze z minus 6 albo i lepiej. No i to jest żona, która się słucha męża, bo to był pewien pomysł Grześka, bo ja nagrywaj ich. Ela posłusznie, co minutka do tyłu nagrywa. Weź, akurat, już to wierzę. To jest. Nie dopowiadaj sobie. O, i dojechaliśmy. Tutaj jest jakieś jeziorko. Tak, będziemy morsować. Jak się ustawiamy? Mamy pełne ułożenie, kwadratowe. Jesteśmy nie w trójkącie, a w kwadracie. I ustawieni. Zorganizowany czworokąt. Bardzo fajne miejsce. Tutaj lasek, altanki. A z tej strony jeziorko. Ładnie, fajnie, cicho. Nic nie jeździ. Altanki są chyba najfajniejsze. Można sobie usiąść i posiedzieć. Jest godzina 16:40. Na dworze strasznie ciemno, ale siedzimy sobie przy ognisku. Kamek smaży dzieciom kiełbaski, ja przyszłam do kampera, bo już strasznie zmarzłam, więc dochodzę do temperatury pokojowej. Witamy was w nowym dniu i uwaga, pełna obstawa celebrytów z YouTube'a, bardzo tak, proszę. Kanał nie do zajechania, pokażemy wam jak wygląda ich logo, jakbyście chcieli odwiedzić. Tych ciastka takie przynieśli. Dobra, to teraz dajemy wam 15 sekund u nas na kanale. Reklamy. Dawaj, reklama. Dobra, masuj mnie. Czekaj. Ormowcy głosu nie mają. Tutaj się śmiejemy, bo w komentarzach na Facebooku tutaj Ela została okrzyknięta ormowcem. W tym związku. Ja się normalnie zawstydziłem teraz. Dobra, teraz następni, po kolei. Dobrze, tutaj influencerzy. Dobrze, że już nie proszę. Jak dobrze, że już skończyli. Proszę bardzo. Jako nowi 15 to macie minut? 15 minut prelekcji. Nie, dobra, sekund macie, bo nasze kanały trwają po 15 minut, to 15 sekund dajemy im. Prelekcja o zakupie kampera. Najlepsza ekipa tutaj z nami. Jak się nazywacie w ogóle? Dawaj, jesteśmy dumni, że możemy spędzić z nimi weekend. Za darmo. Tak, za darmo. Także pozdrawiamy wszystkich. A mnie tu nie ma. Mi się tak przedstawiła. 15 sekund jej dałam, nie chcę 15 sekund. To jej czas przerzucimy znowu na nie do zajechania. Normosła. Tak więc taka wesoła ekipa. Brakuje nam tu jednego Rafała Roberta, zwanego Pawłem Piotrem. A my polecamy Zalew Dziebice. Byliśmy tu na wiosnę, na święta i tak go skrytykowaliśmy, a jednak z ekipą tutaj jest wesoło. O, patrz jak się... Weźle też tak drubiago. Batman. On jak tu szedł, to mówi, ubieram Batmana. Nie wiem, weź to sobie siądź tak jak on, napompuj się. No reprezentacja, pokaż, no dawaj. Napompuj się. Udawaj przynajmniej. Tak. Ludzie cię oceniają. Poczekajcie. Najważniejszego wam nie powiedzieliśmy. Bo nie przedstawiła się, to jest pora na karawanik, ty, bo potem by mi uciekło. Nasza Zuśka tu skacze jak ping-pong. Grzegorz wietrzy, bo się zrobiła gęsta atmosfera. Zestresowała nas kamera. No, także macie tu celebrytów z YouTube'a, influencerów z Instagrama. I początkujących blogerów. Taki będzie ciekawy vlog dzisiaj. Ja znowu żyłem. Zobaczcie, co za firma. Dostaliśmy krówki. Zobacz, dostaliśmy torbę. A od was co dostaniemy? My czekamy. 6 tysięcy. Masz to na filmie. Ja słyszałam, że umowa słowna też się liczy. Szóstka od nich, szóstka. Nie, ty się, a nie, bo my musimy im jeszcze. Ale szóstkę oni nam wiszą za wizytę u sławnych celebrytów internetowych, tak, YouTube'owych.
to my jesteśmy na zero. Jeszcze, ale wy jeszcze, a nie, bo my jeszcze im 1000, to nie upominajmy się już. Jesteśmy na zero. To tylko my na tej wizycie wyszliśmy na minusie? Chciałaś weekend youtubera? Po śniegu nie zostało ani śladu. Zmieniła się trochę sceneria naszego postoju, ale nadal jest przyjemne i myślę, że w lato byłoby fajnie. Zobaczcie, tam w tym lasku też jest jakieś miejsce parkingowe. O, tutaj raczej już 4x4. Kamperem nie bardzo, ale fajne miejsce na lato. Kurczę, zobaczcie, ile w ogóle miejsca dookoła jest, żeby się rozstawić z parasolką, z namiotem. Nie za duże jeziorko. O, tam kaczuchy. Woda czysta. Naprawdę miło. Niedaleko naszego domu, bo tylko 140 km. A ta część mi się bardzo podoba. Ciekawe, czy w lato można by tu wjechać kamperem. Bo teraz jest grząsko, bo to deszcze, nie deszcze. Ale w lato przy ładnej pogodzie może się da tu wjechać. Zimno jest strasznie, mimo tego, że tam jeden stopień na plusie i wszystko się zaczęło topić. To jest zimno. O, piękne miejsce. O, tam jest jakaś tabliczka. Zobaczymy, czy nie ma tam jakiejś tabliczki. Zakaz kamperowania, biwakowania i wyrzucania śmieci. Proszę, jest zakaz. Czyli nie pobiwakuje się na tym obszarze. A szkoda, bo miejsce fajne. O, nie wiem, czy słyszycie. Pociąg. Tam gdzieś z drugiej strony pendolino gna. O, widać nawet. No i nie pendolino, jakiś stary. Nad ranem można było w wodzie zobaczyć morsów. Morsowali dzielnie w wodzie. Podziwiam, bo ja na samą myśl zamarzam. Pod spodem filmu macie współrzędne tego miejsca. Niestety tamten obszar jest zakazem biwakowania, ale tu na parkingu nie ma żadnej zmianki, więc myślę, że tu możecie biwakować, a tam w lato możecie się kąpać. Jak to mówią, tuż za drogą. Na Szwerdziu, nie chcę nic mówić, ale też się sprawdził, jako jedyny miał hak. Tak jak widzicie, to jest pomarańczowe. To była smycz dla korsy, żeby nie uciekł na drogę. Więc ferdek też posłużył dodatkowo. Z tego miejsca się z wami żegnam. Dzięki, że byliście. Tracę głos, więc do zobaczenia innym razem. Chcę wam pokazać jedną bardzo ciekawą rzecz u Nie do Zajechania. Grzegorz, opowiedz. A półka? Możecie mówić. Ja nic nie. Ja się nie przyznaję, co ty na niej robisz. A półka jest bardzo wytrzymała. Mama! Ponieważ... Ale to będziesz z Elą eksperymentował i to tam pokazy... Nie, bo ono tu... Nie chcę na YouTube. No. Za późno. Fajna półka. Bardzo to fajna. Się ściąga, tu można dać poduszkę. Można tu wyścigić poduszkę. I tu się oprzeć i strasznie jest wygodnie. I tu człowiek się relaksuje. To te z boczuchy, z tego oto kampera. Z półką na buty. Patole. Ze Śląska.